Cześć, witajcie w kolejnym odcinku naszego programu. Dzisiaj razem z Natalią będziemy komentowały oscarowe stylizacje gwiazd. Stylizacje, które przysporzyły nam bardzo dużo emocji. No i mamy nadzieję, że nie do końca będziemy się zgadzać, prawda? Prawda. Skupimy się głównie na aktorkach nominowanych do Oscara dla najlepszej roli pierwszoplanowej, ale nie tylko. Więc zaczniemy od nienominowanej Angeliny. Ponieważ Angelina na czerwonym dywanie to zawsze jest wydarzenie, prawda? I tym razem też tak. Zawsze. Ja jestem... Twoja faworytka, prawda? Tak, jestem zdecydowaną fanką tej stylizacji. Tak jak ostatnio, po raz kolejny Angelinie udało się mnie powalić totalnie. Moim zdaniem był to modowy knockout. Ta suknia, czarna welurowa suknia od Atelier Versace, jestem urzeczona. Ta fryzura, to jest wizerunek Angeliny, który lubię najbardziej, o czym wiesz. Plus czerwone usta. Odpadłam. Nie, suknia jest wybitnie piękna przez ten swój strukturalny fason. Wizaż może trochę oklepany, ale tutaj gra. Natomiast noga Angeliny staje się powoli już memem internetowym i świat się śmieje, tak? Wyglądała pięknie i noga, mimo że biała, dalej jest bardzo zgrabna, tylko że to takie wystawianie jej do fotografów, co gorsza, jak wręczała nagrodę, też stała przed mikrofonem jakoś tak dziwnie z tą nogą wystawioną zupełnie nienaturalnie. Jest coś sztucznego, noga rzeczywiście, jest coś sztucznego, aczkolwiek ta suknia bez tej nogi traci, tak? Ta suknia jest tak skonstruowana, żeby podkreślić całą sylwetkę kobiety, bo to wystawia nogę. Angelina staje się wampem w tej stylizacji, to jest stara Angelina, okej, jest bardzo chuda. Dlaczego rozstawia nogi? Żeby biodra były szersze i żeby, co słyszałam od kilku osób, żeby oderwać naszą uwagę od bardzo szczupłych ramion. Mimo wszystko być może, ale chodzić radkiem całą galę. To prawda, jednak ja pomijając anoreksję Angeliny, uwielbiam tę stylizację. Przejdźmy jednak do mojej faworytki. Okay. Moja numer jeden, absolutnie Gwyneth Paltrow. To jest wielki, wielki powrót modowy Gwyneth i wielki powrót modowy Toma Forda, który po słabym sezonie wiosennym aktualnej kolekcji zrobił kolekcję na jesień, która ponoć jest piękna, ale z wielkim sekretem. Jak jej zawsze. Premierą była właśnie piękna, minimalistyczna suknia Gwyneth Paltrow z płaszczykiem. Z peleryną, powiedziałabym. Przeczytałam powrót peleryny. Czy peleryna jest hitem, czy jest hitem? Ja za pelerynami nie przepadam, zwłaszcza długości maxi. Mi ta stylizacja, okej, zgadzam się, to jest minimalizm, jestem fanką fryzury Gwyneth Paltrow. To są bardzo gładkie włosy i kucyk, co nie bardzo... No make-up praktycznie. To prawda. Peleryna na czerwonym dywanie, nie wiem, dla mnie jest to trochę kuriozalne, ale było tyle zachwytów nad tą stylizacją, że ja się poddaję. Ja od pierwszego wejrzenia, peleryna jest cudowna. Oczywiście nie było na gali Tilda Swinton jako wielkiej pominiętej w nominacjach, więc ktoś musiał przejąć pałeczkę minimalizmu i zrobiła to Gwyneth mistrzowsko. A kto na pewno nie jest minimalistyczny? J.Lo. Tak, Jennifer Lopez to jest oczywiście bogini stylu glamour i wychodzi jej to perfekcyjnie. Okej, wiem Natalia, że będziesz miała inną opinię, ale moim zdaniem jest to jedna z dwóch najlepszych stylizacji wieczoru, oczywiście obok Angelina Jolie. O nie, to jestem w szoku. Okej. Ja jestem absolutnie na nie. Po pierwsze, ta sama fryzura od 10 lat, gładko zaczesany, upięty kok, taki totalnie nabłyszczony, totalnie przygładzony. A po drugie, ta sukienka, litość, nie dość, że cała się świeci, to jeszcze cut out shoulders to ze 2 lata temu, co najmniej. Są już niemodne i fatalny efekt geometryczny. Półokrągłe wycięte ramię, bardzo głęboki dekolt V, czyli trójkąt, ściśnięty biust, kółko. Po prostu jak rysowane ekierką przez gimnazjalistę. To jest bardzo ciekawe, bo masz bardzo analityczne podejście, podczas gdy ja jakby dążę do syntezy. Mnie oczarowała Jennifer Lopez, jak przechodziła po czerwonym dywanie. Słyszałam też, co się działo dookoła, oczywiście oglądając relacje w telewizji i w internecie. Jestem na tak, uważam, że styl glamour pasuje do niej idealnie i wolę tę fryzurę niż rozpuszczone włosy bądź jakąś dziwną inną fryzurę. Nie, dla mnie porażka, za dużo lukru, ale dobrze. Zostawmy J.Lo, przejdźmy do klubu programu, czyli do aktorek nominowanych do nagrody głównej za rolę pierwszoplanową. Mhm. Może najpierw zwycięzczyni, Meryl Streep. Tak, Meryl Streep zaskoczyła wszystkich, przede wszystkim złotym kolorem i tym, że nie zaliczyła modowej wpadki. Pierwszy raz od dawna. Nie, wyglądała bardzo pięknie, zwłaszcza, że odbierała nagrodę z wielką klasą, z poczuciem humoru. Była taka bardzo dostojna, aczkolwiek skłamałabym, gdybym nie powiedziała, że suknia kojarzy mi się jednak trochę ze szlafrokiem. Okej, mimo wszystko wolę Meryl w tym szlafroku złotym niż w jakiejkolwiek ciemnej, przewidywalnej babcinej kreacji. Nie, to bardzo ładny szlafrok od Lęwę. No właśnie. To co, kto następny? A kto nie wypadł dobrze? Davis? Viola Davis, to prawda. No to jest porażka oscarowej gali moim zdaniem, tym bardziej, że ja miałam olbrzymie oczekiwania wobec jej stylizacji.
Ona kocha kolory, ona wypróbowała już wszystkie, ale tym razem, i większość pasowała idealnie do odcienia jej skóry, poza tym razem wybrała zielenią. Tą brzydką zieleń, która fatalnie kłóciła się z odcieniem skóry. Co gorsze, suknia była tak dekorowana. Ja nie wiem, czy dół, czy góra były gorsze. Nie wiem, co jest bardziej brzydkie. O co chodziło Verzy Wang, która zaprojektowała to suknię? Przecież ona słynie z bardzo fajnych projektów. Wygląda jak złośliwość. To wygląda jak złośliwość. To prawda. Szczęście, że Davis nie dostała Oscara, bo musiałaby go odebrać w tej sukience i miałaby bardzo brzydką pamiątkę wideo. No i musimy wspomnieć o tej fryzurze. Ja rozumiem, że zdjęła perukę, jest to odwaga z jej strony, przynajmniej tak jest to komentowane w mediach, ale mimo wszystko... Myślałam, że obraziła się na prostownicę. Nie. I jeszcze ten blond kolor. No wygląda jak młody chłopiec, gangsta, bo przefarbowany na blond. Żal mi jej, zostawmy ją. Niech wróci do poprzedniego stylu. Tak. Michelle? Michelle Williams, znowu retro, znowu Merlin, nie? Tak, ale bardzo ładnie. Ładna, ta sukienka od Louis Vuittona. Podobno to jest spalony oranż. Wyglądał jak czerwony bardziej, ale dobrze. Spalony oranż. Ładne pliski, ładna baskinka, ona znowu w takim dziewczęcym stylu. Może trochę za słodko, zwłaszcza, że różowa kopertówka. Wiesz, taki styl dziewczęco-chłopięcy, powiedziałabym, ze względu na tą fryzurkę, prawda? Zawsze potrganą, taki chłopięcy look. Bardzo podoba mi się Michelle w tym ciepłym kolorze. Jestem na tak. Jak dla mnie raczej na plus, na pewno robi postępy. Ale kopertówkę bym wywaliła. Kto mi się bardzo podobał? Rooney Mara. No wiadomo, nie tylko tobie. Ty krytykowałeś, że znowu tak samo. Wiesz co, tak samo. Ale jednak spektakularnie. Bardzo spektakularnie. Mara zrobiła coś niemożliwego. Założyła suknię Givenchy Couture z 2009 roku i wyglądała w niej lepiej niż Karlie Kloss na wybiegu. Naprawdę, gratulacje. Ta suknia wspaniale się rozkładała, prawda? Ona wyglądała jak po prostu taka Wenus, która wynurzyła się z piany. To jest moje pierwsze skojarzenie. Zachowując przy tym ten gotycki nieco look, prawda? Z filmu Dziewczyna z tatuażem. Ta fryzurka na początku mi nie pasowała i zastanawiałam się, dlaczego ją tak długo trzyma, ale przy jasnych kreacjach wygląda przepięknie. Czarne włosy, czerwona szminka, jasna kreacja, po prostu królewna Śnieżka. No i na koniec taka nasza, jak to ładnie określiłaś jakiś czas temu, wisienka na torcie, Penelope Cruz. Ślicznie, bardzo retro. Ona od dawna już nie miała tak dobrej stylizacji, prawda? To prawda, tą stylizację uznałam za najlepszą od lat. Dokładnie od 2007 roku. To jest moim zdaniem ewidentna inspiracja z stylem Grace Kelly. Tak jeśli chodzi o sukienkę, jak fryzurę, kolczyki, wszystko bardzo, bardzo ładnie. Ja nie pamiętam takiej Penelope Cruz, szczerze mówiąc. Nie, bardzo elegancko, piękne fale, no i piękny kolor tej sukni. Tak. I bardzo delikatny materiał, ja miałam ochotę po prostu go dotknąć przez ekran telewizora. Może następnym razem. Następnym razem to my się zajmiemy polskimi gwiazdami. Już nie będzie tak pięknie i kolorowo. Świadomych powodów. To dziękujemy i zapraszamy na kolejny odcinek naszego programu. Do zobaczenia. Cześć.